Witam Was bardzo serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. Pokażę Wam dzisiaj zabawkę, taki zestaw. Zbuduj własny zegar. Jest to zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 7 lat. Tak ona wygląda. Jest to zabawka od firmy Toycraft. Teraz otworzę i pokażę Wam, co jest w środku. Tak wygląda ten zestaw. Takie tutaj mamy elementy. Widzę, że są różne kształty zegara. Mamy również farbki, pędzelek, płytę. A tutaj mamy mechanizm do zegarka. Tutaj mamy instrukcję, jak zrobić ten zegar. Pierwszy krok to trzeba wybrać jeden z trzech szablonów. Tutaj według producenta te dwa są dla młodszych dzieci, a ten jest dla starszych ze względu na cyfry, tutaj w tą stronę. Wybierzmy na przykład tego z pieskiem. I teraz tutaj z tyłu tak to wszystko wygląda. To będziemy później składać w jedną całość, ale tu widzimy, że jest góra. Tutaj będzie można zawiesić ten zegar. Więc tutaj, tu jest góra, trzeba po prostu przykleić ten szablon, ten cyferblat. Tutaj mamy dołączony klej. Zobaczymy, jak on wygląda. W ten sposób wygląda. Użyjemy tego pędzelka, który jest w zestawie. Tak, nie idzie tym najłatwiej. No dobrze, mamy mniej więcej posmarowane klejem. Teraz obracamy. Cyferka 12 musi być u góry. Ok. Jest przyklejone. Jeżeli chodzi o kwestię jakości wykonania, to tutaj tak nie jest wszystko do końca dopracowane. Dużo elementów tak, na przykład tutaj jest coś ucięte, niedomalowane i tak dalej. Nie jest to za dobrze jeszcze przyklejone, musimy to trochę poprawić, dlatego że jednak musi się to trzymać, żeby nam później wskazówki nie haczyły. Kolejny etap to malowanie tego cyferblatu. Tutaj mamy dołączone takie farbki. Możemy je wykorzystać. Możemy też oczywiście wykorzystać inne rzeczy, które mamy w domu. Na przykład kredki albo pisaki. Ja spróbuję tutaj dla Was dzisiaj użyć pisaków. Mamy tutaj bardzo dużo kolorów, bo tutaj te farbki to są też tylko w takich podstawowych kolorach. Teraz musimy pomalować ten nasz cyferblat.
możecie też oczywiście pokolorować cyfry. Pomalujemy je w kolorach tęczy. Mamy akurat 12 kolorów. Teraz zamontujemy ten mechanizm. Tutaj już jest wszystko pokolorowane. Możecie oczywiście tutaj jeszcze więcej pokolorować elementów. Ja tutaj dorysowałam słoneczko, żeby to było trochę bardziej wesołe. I teraz musimy złożyć ten zegar. Tutaj z tyłu trzeba te wszystkie elementy pozginać. Musimy zamontować mechanizm tego zegarka. Tutaj potrzebna jest nam bateria. Tutaj już baterię mamy. Musimy tu umieścić w tym miejscu. Obracamy. Aha, tutaj jest góra. I teraz wszystkie wskazówki trzeba umieścić. Najpierw nakładamy wskazówkę godzinową. Teraz musimy tą op sekund. Wszystko działa, sprawnie chodzi. I ostatnia, ta najcieńsza wskazówka. Mechanizm z baterią już działa. Mechanizm już mamy tutaj założony. Zostaje nam tylko złożyć ten zegarek. To tutaj trochę wyskakuje. No dobrze, tak wygląda zegar. Wszystko działa. Możemy tutaj, wiadomo, ustawić odpowiednią godzinę. Jest tu miejsce na to, żeby powiesić ten zegar na ścianie. Tutaj myślę, że najlepiej będzie skleić to taśmą, wtedy będzie się wszystko dobrze trzymało. Macie tutaj również taki otwór, przez który możecie tutaj wymienić baterię. I tak to wygląda. Moja ocena dla tej zabawki to są 4 gwiazdki, dlatego że nie wszystkie elementy są dokładnie wykonane. Tutaj na przykład, zobaczcie, tutaj w tym miejscu jest coś ucięte. Krzywo są pewne elementy, ale generalnie można tutaj kreatywnie coś wykonać. Dziecko może samo zaprojektować sobie swój zegar. Także tutaj ode mnie 4 gwiazdki. Tak wygląda zegar zrobiony przeze mnie. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu i zapraszam na kolejne na naszym kanale kochamzabawki.pl.